Przed Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim trwają intensywne prace wykopaliskowe. Archeolodzy szukają skarbów. Skarby przede wszystkim kultury i skarby, które przybliżają nam przeszłość Ostrowca chyba w najlepszy sposób, bo tutaj sięgamy do początków tego zasiedlenia, tego rejonu. Archeolodzy badają pozostałości folwarku, który funkcjonował w tym miejscu kilkaset lat przed budową Pałacu Wielopolskich, ale także pozostałości po starszych osadach, nawet tych z młodszej epoki kamienia. Mamy w tej chwili otwarte dwa wykopy ponad ar powierzchni odsłonięte i okazuje się, że w tym rejonie, w którym zaraz badamy, są relikty budowli folwarcznych, przydworskich, a także pod nimi starsze obiekty typu jamy ziemne, takie być może nawet mieszkalne, chociaż tego jeszcze w tej chwili nie wiemy, związane z kulturą przeworską, czyli z pierwszymi wiekami naszej ery. Jeden z wydobytych przez archeologów obiektów ukazuje ślady kultury amfor kulistych, czyli prawdopodobnie na tym terenie przebywać mogli górnicy z krzemionek. Mamy sporo krzemienia pasiastego i nawet fragment siekiery z takiego krzemienia, który był wydobywany właśnie w krzemionkach. Badania prowadzą archeolodzy z Muzeum Historyczno-Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki Artur Jedynak i Kamil Kaptur. Udział w pracach biorą też studenci Instytutu Archeologii UKSW w Warszawie. Praca archeologa wymaga dużej precyzji i dokładności. Ja już tutaj przyszłam, jak było zejście na metr i tutaj w tym tutaj obiekcie kopię. Obiekt jest coraz mniejszy, schodzę już na 60 cm. Teraz delikatnie szpachelką go eksploruję. No to już widać, że się kończy coraz mniej zabytków, coraz więcej lesu, o którym pan aktor mówił. Wydobyte z ziemi przedmioty czeka specjalna droga, zanim mieszkańcy będą mogli się im przyjrzeć. Odnalezione skarby zasilą Ostrowieckie Muzeum. Pierwszą rzecz, którą trzeba zrobić z tymi zabytkami, to je umyć. Potem nastąpi inwentaryzacja. Zobaczymy, w jakim one są stanie. Na pewno będzie próba rekonstrukcji ceramiki, naczyń ceramicznych, które wydobywamy. Mamy na przykład dużo ciekawych zabytków szklanych. Butelki takie XIX-wieczne, być może nawet starsze, one są potłuczone, natomiast jesteśmy w stanie je zrekonstruować, więc będziemy mieli, powiedzmy, taki kawałek kultury materialnej z tego okresu przed budową pałacu też pokazany. Ostrowieccy archeolodzy i historycy chcą stworzyć specjalną wystawę, która ukazywać miałaby historię pałacowego wzgórza od początku zasiedlenia poprzez okres rzymski, średniowiecze aż do współczesności. To wszystko daje nam fantastyczny materiał do tego, żeby zrobić wystawę i pokazać, jak to miejsce wyglądało, jak się rozwijało przez te tysiąclecia. Być może także uda nam się jakąś publikację z tego przygotować, więc to by był taki jakby ukoronowanie tych wieloletnich badań. Badania trwają już 3 tygodnie, a ich zakończenie planowane jest na połowę sierpnia.